Dobry wieczór, Polsko. 3 tygodnie temu internet zamarł, kiedy pojawiła się plotka, że Stewczy, jeden z największych twórców w historii polskiego YouTube'a, odpowiedzialny za karierę kilkudziesięciu polskich influencerów, odszedł, ponieważ bał się, że na światło dzienne wyjdzie informacja o jego intymnych relacjach z nieletnimi widzkami. Opowiem wam dzisiaj nie tylko o samym wykorzystaniu nieletnich, ale również wyłudzaniu od nich zdjęć, zapraszaniu do mieszkania, ale także o osobach, które latami kryły to całe szambo, o wysyłaniu przez YouTuberów nawzajem półnagich zdjęć fanek, o manipulacji, o groźbach i o paskudnym procederze i demoralizacji dzieci. Po moim filmie dostałem od was tonę szokujących materiałów i zacząłem w tej sprawie szerokie śledztwo. Jestem zawiedziony i nie tylko Stewartem, ale i całym polskim YouTube'em. W ciągu 14 dni straciłem jakieś 80% idoli z dzieciństwa. A jak się złapią na kradzieży za rękę? Trzeba pamiętać, że są ludzie, którzy są wyżej. Najgorsze oświadczenie, jakie widziałem w życiu. Tylko ja i moja 14. Najgorsze rzeczy, jakie widziałem. Wie to małe Team X. Rozbierane snapy do 13-latki. Zakochałem się. Dziecko. Nie, my jest kochanie. Podręcznikowym przykładem gaslightingu. Ale ona może mieć poniżej 18 lat. No ale to, że klepałbym, to i tak jej wyślę. Nigdy się nie przyznawaj. Stewart wali do niej jak spała. Nie dopuszczam. To wcale nie jest content dla dzieci. Osłupiałam po prostu. Masz taką 13-letnią, czy iluś dziewczynką się z nią robił? Czy coś takiego? 10-centymetrowy mistrz Śląska z 20-centymetrowym... No to są wysokie kary więzienia. Zamieszkała nawet u niego na miesiąc. Zabawimy się o to. Bez Stewarta. I wszystko to screenował. Mów, że to nie twoja ręka. Mów, że to nie twoja ręka. Zagrajmy w grę. Pomyśl sobie teraz o twoich 5 ulubionych youtuberach z dzieciństwa. Zapamiętaj te 5 ksywek i na końcu filmu jestem ciekaw, ilu z nich nadal będziesz dobrze wspominał. Zacznijmy od pierwszej kostki dominant, której zaczęło się to całe łączenie kropek. Wszystko zaczęło się 7 stycznia 92 roku w centrum Londynu. Wtedy właśnie urodził się Stewart Barton, czyli 31-letni youtuber. Poza zbudowaniem kariery na nagrywaniu filmików z Minecrafta skierowanych do dzieci oraz challenge, Stewart jest postacią odpowiedzialną za projekty takie jak Fanadice, czyli NFT, na którym Marty Renty skłamało, że zarobiła milion, żeby podbić zainteresowanie. Ja nie mam siły po raz kolejny po prostu udawać, że ja wiem, co to jest. No nie chcę już mi się. To są dobrzy moi znajomi, no żałuję, no po prostu. Exit, czyli sklepy internetowe dla youtuberów, czy Spotlight Agency, czyli agencja odpowiadająca za kariery takich twórców jak Natsu, Lexi, Dubiel, Błoński, Fagata, Mołczanow, Kociołek, Leksiu i kilkadziesiąt innych. Stew był udziałowcem i członkiem zarządu Spotlight do 6 września 2019 roku, czyli do kilku miesięcy przed odejściem z YouTube'a, które nastąpiło 27 maja 2020. Chwilę potem jak Sukanek, czyli długoletnia współlokatorka, przyjaciółka i pracowniczka Stewarta, opublikowała bardzo niepokojące stories, w których powiedziała, że przez 5 lat była okłamywana przez bardzo bliską osobę na temat zrobienia komuś bardzo młodemu krzywdy. Jak mogłam żyć z taką osobą, jak mogłam tego nie widzieć, jak mogłam być tak zaślepiona? Sukanek napisała wtedy: to koniec, nie pozwolę, żeby osoba, która jest była osobą publiczną. Następnie do internetu wyciekła głosówka Fagaty do Sukanek, gdzie mówi o stosunku Stewarta z 13-latką. Ty na pewno o tym wiesz, bo on mówi, że ty przy tym byłaś i on mi o tym powiedział, bo się bał, że ty mi o tym powiesz. Że jakąś taką 13-letnią, czy iluś dziewczynką się z nią rupał, czy coś takiego, że spotykał. Znaczy się, nie gniewam się na Lexi, bo ja sama chciałam ci to powiedzieć. Którą potem zdementowała publicznie, mówiąc, że była zmanipulowana. Uszło to bez większego echa, bo Sukanek w 2020 nie udostępniła rzeczowych dowodów i każdy uważał ją za niewiarygodną ze względu na problemy psychiczne. Albo to było dla atencji i to było wymyślone, albo było prawdziwe i Sukanek kryje, mamy dwie opcje, nie? I żadna opcja nie stawia Sukanek w dobrym świetle. Natomiast afera rozpaliła się na nowo, kiedy po 3 latach Wardęga na nowo zarzucił temat na aferkach, stwierdzając, że ludzie zmieniliby pogląd na Fagatę, gdyby wiedzieli o sytuacji w tle. Czemu tak mocno jakby supportujesz tą Fagatę? Wiesz, tak, co ale mi... Bogzel, zadam ci pytanie, nie? No. Gdyby cały internet się dowiedział o czymś, to trochę inaczej by patrzył na Fagatę. Nie wiem, do czego piję. No, na pewno... Rząskie... Teren. Na pewno trochę. Bogza wtedy przyznał mu rację, a temat ponownie ucichł w odmętach internetu. Po kilku miesiącach Wardęga wrócił do tematu po pytaniu o Fagatę i wspomniał o łączeniu kropek, dziwiąc się wręcz, że ludzie przez tyle lat nie połączyli czasowo odejścia Stew z groźbami Sukanek, która powiedziała, że nie pozwoli Pilowi na tworzenie treści i bycie osobą publiczną. Nie, według mnie prędzej czy później coś pewnie, ktoś coś puści. Chociaż to już tyle lat. Ciekawy jestem kurwa reakcji internetu, nie wiem. Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów. Co, dlaczego, po co? W taki oto sposób Wardęga próbując wybielać Fagatę, a może wstrzelić się w jej upodobania. A uważasz, że ja jestem zadbany? Ty znaję to dla
siebie. Rozpędał burzę w internecie. I ludzie rzeczywiście zaczęli łączyć te kropki. Czyli storiesy Sukanek zestawione z odejściem Stu, głosówkę Fagaty o stosunku Stewarta z 13-latką, wypowiedź były przyjaciółki Fagaty na podcaście. Pewną osobę zaczęła szantażować Stewarta, bo miała tam załóżmy jakieś rzeczy na niego i powiedziała, że jeśli nie odejdzie, to wtedy ona to pokaże. Więc on, odchodząc, się przyznał do tego, że to jest prawda, nie? Tweety, wypowiedzi na Cage. Myślę, że nie ma tutaj Stewarta, ja nie jestem z nim już od 2 lat i to nie jest czas i miejsce, żeby o takich rzeczach rozmawiać. I całą masę podejrzanie pasujących do siebie wątków. W ostatnich odcinkach zapowiedziałam wam zbadanie tematu i w sprawie Stewarta udało mi się dotrzeć do 5 poszkodowanych dziewczyn, do których youtuber wysyłał sprośne wiadomości, spotykał się z nimi i wszystkie miały od 13 do 15 lat. Każda z dziewczyn dostarczyła mi dowód osobisty z datą urodzenia oraz potwierdzenia swoich czatów ze Stewartem z widocznymi datami. W czatach mamy jego głosówki, które wysyłał, zdjęcia, nagrania. Marcin. Zakochałem się. Czy chociażby jego numer telefonu z WhatsAppa, którego zgodność potwierdziłem m.in. u Wardęgi czy Gimpera. Głosówki i zdjęcia, które wysyłał na swoim Messengerze są kluczowe, ponieważ usunął swoje stare konto. Prawdopodobnie w nadziei, że czaty zostaną usunięte, a konta nie będzie dało się zidentyfikować. Jednak grubo się mylił. Pierwszą dziewczynę na potrzeby tego materiału nazwę Martyna i jej historię mogliście również poznać na materiale Wardęgi. Martyna urodziła się w 2001 roku, a swoją relację ze Stewartem zaczęła około 2014 roku w czerwcu, bo tam sięgają ich pierwsze wiadomości z WhatsAppa. Martyna miała wtedy 12 lat, a rocznikowo 13. Stewart miał wtedy ukończone 22 lata. Chciałbym jeszcze na początku zaznaczyć, że do zilustrowania niektórych obleśnych wiadomości, które wysyłał Stewart, użyłem głosu AI, co będzie też za każdym razem stosownie zaznaczone. I nie zmienia to faktu, że wszystkie screeny i przypadki są potwierdzone i Stewart rzeczywiście takie rzeczy pisał. Teraz coś obrzydliwego, czyli sen Stewarta o swojej 13-letniej widzce. Pamiętam mało z tego szczerze. No pamiętam tylko, że miałaś takie białe majteczki i tak były na brzeg odstawione i było widać wszystko. Podszedłem do ciebie z twardym i tak mój pe**c wszedł między nogi i odsunął gacie. Czułem twoje mokre, jak się ślizgało na moim p***ie. O kurwa, serio? No tak, haha, a co? Stewart, jesteś paskudnym oblechem. Dalej Stewart napisał, że nie lubi włosów na ciele kobiety i żyga na samą myśl i pokrywałoby się to z ostatnim odcinkiem Fagaty, gdzie wspominała, że jej były kazał jej się wszędzie golić i preferował genitalia cienkie jak kartka papieru. Naturalne jest to, że mam jakby na całym ciele ciemne włosy. On normalnie kazał mi się wszędzie wydepilować i wiesz, pilnował mnie, czy jestem wydepilowana wszędzie. Powiedział, że jak będzie ci jeden włos, to on się żyga. Zrobił mi taki ogromny kompleks, że mu się podobały, jak tam na dole dziewczyna wygląda, jakby miała przecięcie jakby dla mnie była przecięta kartką papieru, że nikt nie wystaje. W kontekście tych wszystkich rzeczy, które wam dzisiaj pokażę, jest to bardzo creepy. W tym słynnym śnie też jej napisał, że była cała ogolona. Potem Stewart, żeby udowodnić uczucie, zasugerował spotkanie i wysłał głosówkę, której słyszymy jego kumpla numer 1, czyli dobrze wam znanego Marcina Dubiela. Marcin, zakochałem się. No to mówię, najpierw jedź do niej, a potem się zakocham. Czyli Marcinek o wszystkim wiedział, siedział przy Stewarcie, jak wypisywał do 14-letniej widzki i sam sugerował mu spotkanie w realnym życiu. Najpierw jedź do niej, a potem się zakochuj. A na Cage'ach i Twitterze dyskredytował Sukanek i bronił kumpla, że nigdy by czegoś takiego się nie dopuścił. Przecież... Ale to nie musimy mówić o tych oskarżeniach, o dlatego że dopóki, przepraszam bardzo, ale one nie są prawdziwe i w momencie, w którym ktoś tego nie udowodni, to nie warto w ogóle tego wynosić, dlatego że jemu tylko się może dziać krzywda. Do wątku Dubiela wrócimy jeszcze za chwilę. Następnie pojawił się temat różnicy wiekowej między Stewartem a Wicką. Nie chcę spędzić życia bez ciebie. Nasza różnica też zniknie. To, co czuję do ciebie, przeszło wszystkie ludzkie wymyślenia. W Meksyku mogą się pchać od 12 lat, w Anglii od 16. Kto zabroni nam czuć, co czujemy? Nie wiem, kurwa, na przykład prawo, sąd, może więzienia? Co w Polsce w zasadzie grozi za taki sexting z 13 i 14-letnimi dziewczynkami? No to są wysokie kary więzienia tutaj. Ostatnio po zmianach kodeksu karnego te widełki zostały bardzo rozszerzone. A konkretnie mówimy o jakiej karze? Tych przestępstw jest kilka. One się różnią opisem, znamionami, no i także zagrożeniem. No niektóre są dosyć niskie, mają te widełki do 3 lat, ale niektóre już do 10, a nawet jest tam do 15 lat, więc to są czasami bardzo poważne czyny. Zabiłbym kogoś, żeby móc się przytulić z tobą pod cieplutką kołdrą i związać nóżki z twoimi. Na to Stewart dostał długą odpowiedź, że dziewczynka preferuje chłopaków ze swojej szkoły, bo oni na przykład znają ją z reala. I Stewart odpowiedział kolejną głosówką z Dubielem w tle, gdzie mówi, że gada ze swoją ukochaną i panowie zaczynają się kłócić, która jest bardziej kochana. Masz problem, kurwa, że piszesz z moją kochaną dziewczyną?
Spoko, ja rozmawiam ze swoją kochaną. A ja piszę z moją kochaną. Dobra, czekaj Weronika, bo muszę zadzwonić do swojej kochanej. O kurde. Teraz mamy. Nie, no nie. Moja jest tak, i tak jest kochańsza. Prawda. Moja i tak jest kochańsza. Nie, moja jest kochańsza. Nie, moja jest kochańsza. Moja jest kochańsza. Moja jest z tobą, do ciebie nie dzwoni. No nie dzwoni, czasami dzwoni, ale ostatnio do mnie nie dzwoni, ale trudno. Może warto dodać, że nie zdobyłem żadnych bezpośrednich dowodów co do Marcina i jego umawiania się z nieletnimi. A jeżeli cokolwiek takiego posiadasz w jego sprawie czy jakiegokolwiek innego twórcy, piszcie na tego maila. Przejdźmy do meritum. Stu doprowadził do spotkania z 14-letnią Wicką. Przed spotkaniem chwalił się zakupem nowej kurtki, czyli Michael Kors. Wysyłał nawet zdjęcia ze swoją mamą, ale najobrzydliwszy jest fakt jego strachu przed tym spotkaniem, bo jak sam napisał, mam dziwne uczucie, tak jakbym chciał patrzeć za plecy, czy policja mnie nie łapie, bo się z tobą spotykam. Czujemy dużą różnicę wiekową i będzie dziwnie. Wiesz, nie spotykam się normalnie z laskami, co mają 14 lat. Dosyć zgrabnie podsumował jego postawę jeden z komentatorów. Nigdy nie widziałem kogoś w stanie tak głębokiego wyparcia. I finalnie doszło do spotkania. Na szczęście na spotkaniu do niczego nie doszło, byli na sushi oraz w kinie. I finalnie poszli do hotelu, gdzie Stuart odpalił Simsy. Z tego co mi powiedziała Martyna, próbował się do niej przytulać i ją dotykać, ale dzięki Bogu do niczego tam nie doprowadził. Lepiej nie rozpowszechniać tego, że się spotykamy. Serio. Proszę nie rozpowiadaj tego, bo to się na mnie potem odbije. Będą plotki na hajsach, że jadę do się z fankami 14-letnimi. Potem dojdzie słuch do różnych firm i agencji i nie będą chcieli ze mną pracować. Ludzie będą mówić, o, to ten pedofil. To na pewno nie fajne dla Coca-Coli, żeby mnie reklamować. Twoim zmartwieniem wcale nie jest fakt, że spotykasz się z 14-letnimi fankami, wysyłasz im paskudne wiadomości na temat zboczonych snów, czy co byś im robił pod prysznicem. Twoim zmartwieniem było to, że ludzie się dowiedzą i stracisz współpracę z Coca-Colą i innymi markami. Jak obrzydliwym człowiekiem trzeba być. Ty był świadom wieku i tego, że jest to nielegalne, że ludzie będą go za to potępiać, ale mimo wszystko wciąż doprowadził do tego spotkania. Mimo, że na szali była cała jego kariera, 14-latka była ważniejsza. Jesteś obrzydliwy, Stuart, i nie mieści mi się to w głowie, że w momencie, kiedy oglądałem Pingwin Paka przed Przyrką, gdzieś tam ty spotykałeś się z moimi rówieśniczkami, z którymi mogłem chodzić do klasy. Nie wierzę, że po blisko 10 latach takie szambo wychodzi na twój temat. Nikt nie powinien cię postrzegać jako legendy polskiego YouTube, twój kanał powinien zniknąć. Jeżeli chcesz mnie za ten film pozwać, liczę na upublicznienie naszego procesu, żeby ludzie mogli śledzić każdy etap naszej rozprawy. I moment, jak na sali rozpraw stawi się jedna z dziewczynek z tamtych lat. A z tego, co słyszałem z filmu Wardęgi, to wcale nie jest jakiś odległy scenariusz. Wysyłałeś nawet nagranie wideo, jak pozdrawiałeś Martynę z imienia i nazwiska, a twoi kumple z branży o wszystkim wiedzieli. Marcin pierdolony Dubiel. To postać, wokół której powstała wręcz legenda, że jest niezniszczalny. Dubiel jest kurwa niezniszczalny. Bo nie znam drugiej takiej osoby w polskim internecie, która miałaby tyle afer i jednocześnie radziła sobie tak dobrze. Dubiel odjebał już prawie wszystko. Począwszy od jego chujowych ustawionych pranków. Kuba! Kuba! Co? Założenia na głowę kondoma, przez zrobienie wirala z tego, jakiego kolega biegał z, sami wiecie czym, w ręku po galerii handlowej. No! Sponsorowanego blackface'a, przez instrumentalne wykorzystywanie zbiórek charytatywnych do wybielenia swojego zszarganego wizerunku. Przez reklamę firmy sprzedającej zegarki przepłacone o 6-cyfrowe kwoty. Oczywiście jest to niebagatelna kwota, bo to jest 500 000 złotych w tym momencie. Poprzedzoną reklamą tanich zegarków z AliExpress z kilkunastokrotną przebitką cenową jako produktów premium. Kończąc na kenijskim incydencie. Stary, skośnie? Co jest grane? Jaki zajebisty! Myślałem, że nic mnie już w Dubielu nie zaskoczy, ale niestety Dubiel za wszelką cenę unikał tematu Stewarta. Na cage'ach oraz Twitterze. Przepraszam bardzo, ale one nie są prawdziwe i w momencie, w którym ktoś tego nie udowodni, to nie warto w ogóle tego wynosić. Umiejętnie dyskredytował Sukanek, spłycając jej osobę i zarzuty do problemów psychicznych, jednocześnie wiedząc doskonale, jaka była prawda. Ta dziewczyna dla mnie nie istnieje, ta dziewczyna to jest... Zresztą Marcin nie jest jedyny, ale nasze kolejne postacie odblokujemy w dalszej części odcinka. Marcin Dubiel postanowił wrzucić oficjalny, napisany przez prawników i PR-owców, czytany z kartki, statement, który jest jedną z najgorszych odpowiedzi, którą mógł w tej chwili zrobić. Zaczyna się od odcięcia od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Brzydzę się każdą osobą, która kiedykolwiek sprawiła krzywdę dziecku i chcę, żeby to wybrzmiało, kompletnie odcinam się od Stewarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Kto by się tego spodziewał? I od pierwszych sekund
Dubiel pierdoli głupoty. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi. Mimo naszej wieloletniej znajomości okazało się, że nie wiedziałem o nim wszystkiego. Ja nie chciałem! To dosłownie na tych głosówkach byłeś przy Stewarcie, jak on wysyłał te pojebane wiadomości do dziecka. Ba, nawet sam w konwersacji z tym dzieckiem nazywałeś ją czternastką. I żeby przyjechało do ciebie do Jaworzna, to się zabawicie. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez Stewarta, tylko ja i moja czternastka. Sugerowałeś jej w konwersacji, oczywiście w formie żarciku, żeby wysłała ci cycki. Napisałeś dosłownie, że ma 13 lat, a ona cię skorygowała, że ma 14. Byłeś wtedy pełnoletni, ale wciąż nie przerwałeś tej konwersacji. Pytałeś się, czy ma chłopaka i dopytywałeś o Stew i wiedziałeś, że byli w bliskim kontakcie. Wysyłałeś filmiki, jak leżysz ze Stewartem w łóżku. Siema, Stewart. Na jednej głosówce nawet się kłóciłeś ze Stew, że ty ją kochasz, żeby go wkurwić. Brand moja. No co, nie mogę powiedzieć, że ją kocham? Nie. Czemu? Ja będę kurwa pisać, co twoje, że ją kocham. No dobra, nie kocham cię. Jednak. Znajdę sobie kiedyś jakąś laskę i będzie ładniejsza od ciebie i Stew mi będzie zazdrościł. To jest kurwa nie do wybronienia, ale słuchajmy dalej tego statementu. Kierowała do sądu karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko Sylwestrowi Wardendze. Ten materiał to czysta manipulacja, czego dowodzi 13-stronicowy akt oskarżenia. Ja gdzieś tutaj miałem zapisane wszystkie punkty, do których chciałem się odnieść. A! Nadinterpretacja faktów w materiale Wardęgi oraz wyciąganie daleko idących wniosków jest dla mnie krzywdzące i bolesne. Będę walczył o swoje dobre imię i ukaranie osoby pomagającej. Wybrałem do tego drogę procedury karnej, dlatego że chcę rozmawiać o faktach i dowodach, a nie zmanipulowanych i wyrwanych z kontekstu fragmentach rozmów z czasów, gdy miałem 18 lat. W tej chwili tylko przed sądem uzyskam szansę na taką rozmowę. Nie wierzę, że on jeszcze bardziej pogorszył sytuację. Nie wiedziałem, że można gorzej, naprawdę. Każda medialna wypowiedź na mój temat będzie analizowana przez moich prawników. Weźcie mnie tam też, dopiszcie do tego pozwu, to może z Sylwkiem się razem pośmiejemy na sali rozpraw. I naprawdę nie wiem, jaką formę obrony ty chcesz obrać. Wiedziałeś o jej wieku, bo podała ci go kilkukrotnie. Wiedziałeś, że 14-letnia dziewczynka kręci z twoim 20-paroletnim przyjacielem i zapraszałeś ją do Jaworzna, żeby się zabawić. Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro, bez Stewarta. Tylko ja i moja 14. Bogzel przynajmniej bezpośrednio odniósł się do zarzutów. Jego odpowiedź też nie jest idealna i zaraz do niej przejdziemy, ale statement Dubiela jest tragiczny. Nie wiedziałem, że aż tak nisko da się upaść i nie kumam, dlaczego po jego publikacji ma takie wzrosty na Instagramie. Chłop nawet w obliczu takiej afery miał przedwczoraj przyrost 8,5 tysiąca followów, a dziś 12 tysięcy. Jeżeli będziemy go za takiego uważać, to Dubiel dalej będzie niezniszczalny. Dlatego najlepszym i najszybszym sposobem na pokazanie swojej dezaprobaty jest po prostu unfollow. I nie każe wam tego robić. Bycie influencerem to powinien być przywilej dla osób, które coś wnoszą, są wartościowe i nie kłamią w żywe oczy w tak poważnych sprawach. Zróbcie to, co w tej sprawie uważacie za moralne. Tutaj należy się duży szacun dla Justyny Sukanek, która jako pierwsza nagłośniła zapędy Stewarta i konfrontowała go prywatnie w tych sprawach już w 2017 roku. Jednak zawsze wina była zrzucana na nią, Stewart nazywał ją chorą psychicznie, samolubną, egoistyczną i zrzucał winę na kolegów z branży. Ja się dziwię, że Disowski się nie martwi. Ma żonę, a fanki ciągle mu zdjęcie wysyłają i to zapisuje. Nie każdy ma paranoję jak ja. Inni mają wy... i dalej zapisują, screenują. Ja z fanami mam zero kontaktu. Ma wyjeb... chodził nago przed 14-letnimi fankami. Imprezowali u niego, upijał ich. Jedna tak się... że kąpała się nago. Na nic z tego, co tutaj napisał Stewart, nie mam dowodów. A przynajmniej tak myślałem, dopóki nie wyszły dowody na Disowskiego, ale o tym będzie, jak skończymy wątek Stewarta. Mógł to sobie wymyśleć w celu manipulacji i umniejszania jego czynów, a jeżeli ktoś posiada na którekolwiek z jego słów dowody, dobrze wiecie, gdzie się zgłaszać. Sukanek mu odpowiedziała. Nie robisz z tym nic. Ich trzeba wszystkich zamknąć albo chociaż dać nauczkę. Pokazać, że tak nie wolno. Że robią źle. Jak nie chcesz się tym zająć, to sama to zrobię. Co Stew skwitował, że ją posrało. Ciekawe, dlaczego tak się obawiał, że Justyna chce rozliczyć innych youtuberów. Może zostałby pociągnięty za nimi. Dalej Stewart wyskoczył z absurdalnym przykładem. Araby jakoś nie mają YouTube'a, a traktują laski gorzej. Co ma kurwa? Pingwin do wiatraka. Dalej mamy standardowe zrzucanie winy na Justynę. Masz problemy, masz paranoję. Jednak Sukanek dalej wałkowała ten temat i naprawdę chwała jej za to. Nie zostawię tak tego Stewart, ludzie boją się coś zrobić, ja się nie boję. Ze strony Stew mamy ponownie manipulację i zrzucanie winy na cały świat. Świat jest jaki jest, wina mediów, że naciskają na... piosenkach, pozwij też piosenkarzy, że promują pozwij Musical.ly, pozwij Google, wyśmieją cię ludzie. Ciekawe, czy już wtedy Stewart miał w swoim biznesplanie zapisane, że jego agencja również będzie seksualizować content dla dzieci, ale więcej o tym za chwilę. Więc bez przerwy Stewart obwiniał Justynę, że coś jest z nią nie tak, zbijał ją z tropu w kwestii ewentualnego nagłośnienia tematu i pokazywał palcem na tysiąc innych rzeczy, co jest podręcznikowym przykładem gaslightingu, czyli jednej z najbardziej obrzydliwych technik manipulacji. Potem dowiadujemy się z czatu o przykrej sytuacji. Byłem
w dzieciństwie. Kazali mi robić różne rzeczy. Wygląda to jak kolejna manipulacja Stuarta, aby wzbudzić jakieś współczucie. Tylko pytanie brzmi, czy to jest wytłumaczenie jego zachowania? Wczesna trauma i kontakty z na dzieci może się zdarzyć później w następstwie już dorosłego życia, że mogą się przejawiać jako zaburzenie preferencji seksualnych, między innymi pod postacią tak? Czyli tutaj, co może być też spowodowane tym, że takie osoby mają niskie poczucie własnej wartości, czują się odrzucone, nieakceptowane. Trudno im wejść w dorosłą, zdrową relację ze względu na niskie poczucie własnej wartości. Dlatego taką łatwym kąskiem, brzydko mówiąc, dla nich taką ofiarą jest dziecko. Bo dziecko jest bezbronne, bardzo ufne i takie często naiwne. Dalej powraca wątek pojebanej ideologii Stewarda w kwestii wieku zgody. Pojęcie wiekowe jest uzasadnione od kraju i praw, które są. To, że uważasz, że 15 lat to jest źle, to tylko i wyłącznie uzależnione od tego, gdzie mieszkasz i od twoich przeżyć. W innych krajach od 12 lat jest okej. Według natury, kiedy laska ma okres, więc pewnie 12 lat, a w ogóle nie myślisz logicznie. Tak, nie myślisz logicznie, tylko ja myślę logicznie i jak laska ma 12 lat, to w mojej głowie jest dojrzała i gdzieś na drugim końcu świata też jest legalna. Jesteś zacofana, egoistyczna i samolubna. I wiecie, co jest w tym najśmieszniejsze? Że nawet w tym słynnym Meksyku nie możecie sobie jako dorosły facet spać z 12-latką. Dziewczyna musi mieć 16 lat, czyli panie Barton więcej niż w Polsce, a granica 12 lat ma zastosowanie tylko jak sam jesteś w podobnym wieku. Stu lubi też rzucać winę na te 12 i 14-letnie dziewczyny, pisząc, że one same piszą, one same wysyłają i podejmują decyzje. No na pewno 12 czy 14-latka jest w stanie podjąć dorosłą i świadomą decyzję na twoim poziomie, Stuart. Ja w swoim doświadczeniu zawodowym wielokrotnie spotkałam się z osobami, które były sprawcami przemocy seksualnej. Często powiela się taki schemat, takie osoby po prostu to wypierają. One mówią, że to się nie wydarzyło, że zostało pomówione. To jest taki schemat, który się bardzo często tutaj powtarza. Natomiast no, są też przypadki osób bardzo głęboko zaburzonych, z zaburzeniami preferencji pod postacią pedofilii. Oni po prostu nic złego w tym nie widzą, nie? I tutaj łączy się to z wieloma też zaburzeniami. Następnie powtarza się już chyba trzeci raz. W Polsce 15 lat, w Anglii 16 lat, Ameryka 18, w Meksyku 12 lat. To może, Stuart, wyprowadź się do Meksyku. Nawet w Anglii, w której teraz przebywasz, wiek zgody jest wyższy niż w Polsce. Kolejny przypadek jest obrzydliwy, ponieważ dziewczyna zabezpieczyła na Snapchacie rozbierane zdjęcia, które wysyłał jej Stuart. Daj mi jej na imię Agnieszka, połączył mnie z nią Gimper, bo ze wszystkich kanałów zgłosiła się tylko do niego. I dzięki Tomek, bo to jest naprawdę ważna cegiełka w tej sprawie. Dostałem od Agnieszki dowód osobisty, na którym widnieje rocznik 2000 z urodzinami w sierpniu. Dziewczyna poznała Stuarta na jednym z meetupów w 2014 roku. Meetup 2014 oficjalnie otwarty! Stuart pierwszy raz spotkał się z dziewczynką przed jej 14 urodzinami. To była coś a la randka, czy... Tak można powiedzieć, no bo to byliśmy wtedy, umówiliśmy się w Silesii, to jest galeria w Katowicach. Poszliśmy tam na kawę, też mam zdjęcie z tego, bo oczywiście już mam koleżanku, że hihi, patrzcie, jestem ze Stuartem w kawiarni. Po kawie Stuart zaproponował 13-letniej dziewczynce pojechanie do jego mieszkania. No i pojechaliśmy do niego. Bo cel był taki, że pooglądamy grę o tron. Zrobiła mu wtedy nawet zdjęcie z ukrycia w taksówce, a w mieszkaniu się z nią namiętnie całował. Tam jak byłam już u niego, no to wyszło, że się całowaliśmy, nie uprawialiśmy nie robiliśmy nic takiego, no ale całowaliśmy się dość sporo. Bartonowi nie przeszkadzała 8-letnia różnica wieku, aby spotykać się z dzieckiem na randki. Na oficjalnym zapisie rozmów z WhatsAppa nawet pytał się o wiek przed spotkaniem. Dziewczynka mając wtedy jeszcze 13 lat napisała mu, że ma 14. Tak czy siak nie przeszkodziło mu to w podaniu jego adresu w Katowicach i pisaniu tekstów pokroju: chciałbym, żebyś usiadła między nogami i się tulnęła. Sz, nic nie powiedziałem. Byczyk już bardziej niż usta. Półko słodkie, szyja to już też cownie, podniecąco. Ich romantyczne spotkania były przeplatane obrzydliwymi snapami od Stuarta, gdzie był nagi i pisał: leżę i czekam, hej kotku, wysłał nawet k***a swojego polskiego pingwina do 14-letniej Wicki. Nienawidzę k***a tego tematu. Zrobiłem mały research i Stuart w podobnym czasie wrzucał też posty na Instagrama, gdzie widać, że ma dokładnie taką samą budowę ciała. Jeżeli spojrzymy sobie na pokój, który widać w tle na tych snapach, to jest to jego stare mieszkanie w Katowicach. Masz może jakieś nowe zdjęcia dla mnie? Na snapie już się sexy zdjęć spodziewam. Co ciekawe, to Stuart utrzymywał kontakt z tą dziewczyną przez wiele lat i napisał nawet do niej w 2020, tuż przed swoim odejściem z internetu, i próbował odnowić kontakt. I znowu do niej zarywał, ale dziewczyna go zgasiła
określiła tekstem: zawsze mnie traktujesz jako obiekt seksualny. Ale czy Stu kiedykolwiek nie traktował swoich widzek jako obiekt seksualny? Sprowadzanie nastolatek do swojego mieszkania stało się u niego standardem i kolejna dziewczyna, którą nazwiemy Maja, zamieszkała nawet u niego na miesiąc. Jest z 99 rocznika i miała wtedy 15 lat, więc w teorii była legalna, ale to, co odpierdolił Stu, przechodzi ludzkie pojęcie. Dziewczyna na swoim asku udostępniała wiele zdjęć z mieszkania youtubera i odpowiadała na pytania, które go dotyczyły. Była tam również transparentna ze swoim wiekiem, ale puszka Pandory znalazła się w ich wiadomościach prywatnych na Messengerze. Jak już u niego często przebywała, to Stu wielokrotnie próbował się do niej dobierać. Ledwo się przytulić dasz, wstydzioch z ciebie straszny. Dresy związane jak na klucz na pasie, żeby nawet paluszek mu się nie zmieścił. Niech ktoś kurwa spróbuje pisać, że miała 15 lat i była legalna. Chłop potem ciągle naciskał na spotkania, prosił ją o sesji zdjęcia, a jak już do niego przyjeżdżało, to potrafił robić jej zdjęcia z ukrycia. Nie mam pojęcia, co on za potajemne zdjęcia robił i mnie to przeraża w tym momencie, wiesz? Oraz chciał spać obok niej nago. Będzie ci przeszkadzać, jak śpię nago? Serio? Wyśpię się na kanapie. Nie możesz, chcę, żebyś spała ze mną. Na kanapie pośpię. Jak to wam się nie wydaje zwyrolskie i obrzydliwe, żeby spać nago przy nowo poznanej 15-latce i naciskać na to, mimo że ona nie jest zainteresowana, to wam rozwali łeb. Myślałem, że może ktoś cię zgwałcił. Nie chcę o tym pisać. Co się stało? Dotknął ci na siłę? Pocałował, jak byłaś pijana? Jak nie, to chyba nic strasznego, chyba że na przykład obudziłaś się i wbił konia obok ciebie. Dziewczyna ponownie odpowiada: nie chcę o tym gadać. Na co Stu: na szczęście się nie obudziłaś, jak ja robiłem. Nie mogę robić, jak śpisz? Dziewczyna wtedy nawet nie zrozumiała, że temu zwyrolowi chodziło o masturbowanie się do jej osoby podczas kiedy spała. Zresztą kto normalny żartuje w sytuacji, kiedy pada temat gwałtu? Przy Maji wyszła również niepewność siebie oraz zazdrość Stewarta. Gdy dziewczyna wspomniała o tym, że lubi jakiegokolwiek innego youtubera, ten od razu przechodził w tryb ofensywny. A co, piszesz z nim? Podoba ci się? Okej, to nie przeszkadzam wam. Widocznie miała prawo mieć kontakt tylko ze Stewartem. Stewart lubił nazywać swoje małoletnie fanki kotkami i nawiązywać z nimi bliższe relacje po tym, jak zrobili sobie zdjęcie albo spotkali się na meetupie. Dokładnie taką sytuację miała kolejna dziewczyna, czyli Iga. 2001 rocznika, bo podczas kiedy miała 14 lat, Stu oferował jej spanie w tym samym pokoju hotelowym. Dziwił się, że ta nie chce do niego przyjechać na dłuższy czas. Dziewczyna mu nawet odpisała: mam 14 lat, bez przesady. Najfajniej by było się położyć i oglądać film. Możemy oglądać, ale wiem, że przyjemność sprawiłoby ci spędzanie czasu ze znajomymi, a nie z 14-letnią gówniarą. Bardzo mądra dziewczyna. Ale jeśli myślicie, że Stewart zrobił jej już wystarczająco kompleksów, to niestety było jeszcze gorzej. Iga z racji na swój 14-letni wiek była bardzo szczupła i typ jej potrafił stwierdzać akcję. Jakby były 3 stopnie, to miałabyś pierwszy. Na pewno masz. To nie jest normalne, żeby myśleć, że jak teraz wyglądasz, to jest normalne. To ciekawe, to Sukanek podzieliła się na swoim story, jak Stu cisnął ją, że mogłaby wyglądać szczuplej, że jest gruba, i odbiło się to poważnie na jej zachowaniach odżywiania. Też jak spojrzymy na postać Fagaty i tą tonę operacji plastycznych, to mimo że była naprawdę ładną i naturalną dziewczyną, wpadła w masę kompleksów, które chciała za wszelką cenę ukryć. Czy to przez związek ze Stewartem? Ciężko stwierdzić. Oprócz dziewczyn, które wam właśnie wymieniłem, wciąż pozostaje kwestia 13-latki, o której Sukanek nagrała te słynne storiesy. Ukłamywał mnie na temat tego, czy zrobił komuś krzywdę. I to nie chodzi o osobę pełnoletnią, tylko o osobę niepełnoletnią. Chodzi o osobę, która miała bardzo mało lat. Udało mi się dotrzeć do tego, kim jest ta dziewczyna, jednak ze względu na swoją aktualną pracę nie chce ona w tym uczestniczyć. Dotarłem jeszcze do innej dziewczyny, która posiada całą kryptę na Stu i zgraje jego przydupasów, jednak dalej boję się ją ujawnić. Może po moim filmie zmieni zdania. Wciąż bardzo wiele wątków nie zostało odkrytych i to tych najmroczniejszych. Z tego miejsca mogę wam nawet zagwarantować autentyczność czatów Oli z tego słynnego wywiadu z Wontorem, który zresztą został zrobiony tragicznie, zaszkodził sprawie i odstraszył inne dziewczyny, zostawiając po sobie wiele znaków zapytania i niedopowiedzeń. Gratuluję Wontor za koncertowe sprawy i uwierz mi, że było bardzo blisko do wycofania się wszystkich dziewczyn, bo chciałaś być pierwszym, który opublikował swój materiał. Olczak tam m.in. powiedziała, że nie chce zradzać kolejnych pseudonimów ludzi, którzy są w to zamieszani, więc pojechałem do niej kilkaset kilometrów, rozmawialiśmy przez kilka godzin i dostarczyła mi materiały na Verteza oraz na Boxdela. Nie pasuje mi tutaj jedna kwestia, bo dzień po spotkaniu nagle wycofała się z publikacji jej czatów z Boxdelem, a 2 dni temu wstawiła z nim filmik, gdzie Michał tłumaczy się z całej afery. W wywiadzie Wontora Ola mówiła, że z Boxdelem była gruba drama, przez którą miała próby
I wszystko przez to, że wyciekło jej intymne zdjęcie, które wysłała do Boxdela. Dalej powiedziała, że nie wierzy temu influencerowi, że on tego nie rozesłał dalej i nie poda jego nazwy, bo boi się o swoje bezpieczeństwo. Ja byłam po uszy zakochana w pewnym youtuberze, którego ksywki nie będę wymieniać ze względu na moje bezpieczeństwo. W konwersacji z jedną z dziewczyn, z którą pisał Boxdel, wysłał tam też tak zwanego softa Oli. Kiedy odmówiła mi publikację jej konwersacji z Boxdelem na Messengerze, to wysłałem jej to na dowód i zapierała się, że to był fake. A dzień przed odpowiedzią Boxdela, jak Ola do mnie zadzwoniła podczas nagrywania odcinka, też jej o tym wspomniałem i dość mocno się zbulwersowała. A co w kwestii tego, że rozsyłał twoje softy do innych twórców? Weź, to jest w ogóle screeny można podrobić. Mnie to w ogóle nie... A ty wiesz, że pokazała nagranie ekranu z tym, jak on to wysyłał dalej, nie? A teraz na odcinku Boxdela padł tekst, że oni to już dawno sobie przegadali i wszystko jest już ogarnięte. Ogarniemy to! Razem z Olką porozmawialiśmy na ten temat. Było mi w chuj głupio ogólnie przez to, bo mieliśmy dobre relacje z Olcią. Zawsze była dla mnie git, a ja młodzieńczą głupotę i za to też jakby nawet teraz publicznie bym chciał cię przeprosić. Bo... Nie ma sprawy. Boxdel też przez wiele lat w ich konwersacji zapierał się, że tego nie rozesłał. Skąd nagle taka informacja, że dawno temu topór został zakopany? My to przegadaliśmy już dawno temu, jakby topór jest już naprawdę dawno temu zakopany. Dawno temu, czyli chwilę przed nagraniem tego odcinka? W każdym razie spoko, że po latach się przyznał, chociaż uważam, że zrobił to tylko po to, żebym ja pierwszy wam o tym nie powiedział. Całkiem sprytne, ale tonący, brzytwy się chwyta. Ludziom też nie do końca spodobała się narracja w nowym odcinku Boxdela, czyli to wszystko to były żarty i inne czasy. W kontekście ich relacji z Boxdelem i czasów teamspeakowych, rzeczywiście community było toksyczne, na YouTubie był dziki zachód, bo nie było tam jeszcze setek milionów złotych budżetów reklamowych, a Boxdel był młodym gościem. Chociaż dla wielu osób w internecie to wciąż nie jest żadna forma wytłumaczenia. Czy to oznacza, że jej wiadomości ze Stu to też były inne czasy i żarty? Bo trochę ma to taki wydźwięk, jak robić 40-minutowy filmik o obrzydliwych wiadomościach Stewarta, a teraz się okazuje, że te z Boxdelem to były tylko żarciki. Ola w wywiadzie Wontora powiedziała, że nie wymieni ksywy Boxdela, bo boi się o swoje bezpieczeństwo. W rozmowie ze mną też mówiła, że się boi i nie rozumie, dlaczego ja się niczego nie obawiam. Jakby mafia minecraftowców miała mnie dopaść. Jakby co by się miało stać Wardendze i co by się miało stać Konopowi? To nie jest jakaś mafia po drugiej stronie, tylko to są p***y z Minecrafta. O sprawie Michała w szczegółach dopiero powiedziała mi na żywo i wtedy przekazała na jego temat materiały. Co ciekawe, to w konwersacjach ze swoimi znajomymi jeszcze w 21 roku potrafiła go dosłownie nazywać p***ilem i zastanawiać się, kiedy go wywalą z fejmu. Na tym screenie do znajomego, nie wiem czy celowo, ale pomyliła się z wiekiem, bo Boxdel miał wtedy 17 lat, a ona miała 13. No ale teraz nagle całą winę zwala na Werteza, czyli minecraftowego youtubera. To go też się bała wymienić z ksywki? Do wątku Werteza wrócimy za chwilę, bo okazało się, że on też jest oblechem. W internecie nawet zaczęły pojawiać się całe kompilacje, jak Ola zaprzecza sobie wszystkiemu, co powiedziała na wywiadzie u Wontora. Byłam po uszy zakochana w pewnym youtuberze i fakt, że dzieliły nas tylko 4 lata, spowodowało, że mieliśmy ze sobą bardzo dobry vibe. Bo oni wiedzieli, ile ty masz lat. Tak, oni wiedzieli, oczywiście, że wiedzieli. Nigdy klarownie w sumie nie powiedzieliśmy, ile mamy lat. Czy nie wszyscy wiedzieli, to nie była w ogóle żadna tajemnica. Na Facebooku miałam, ile mamy lat. Ja w opisie nawet na YouTubie miałam, ile mam lat. Byłaś to poniżej 15 roku życia. Definitywnie poniżej. Definitywnie poniżej. No i razem z Olką porozmawialiśmy na ten temat. Nie, bo ani jeden, ani drugi się nie chciał do tego przyznać. Było mi głupio ogólnie przez to, bo mieliśmy dobre relacje z Olcią. No, ja po prostu świata nie widziałam poza nim. Ja on mi pisał takie rzeczy mi obiecywał. No, gwiazdkę z nieba bym ściągnął. Za to też jakby nawet teraz publicznie bym chciał cię przeprosić. Bo... Nie ma sprawy. Tak, no to była dosyć gruba drama, przez którą właśnie miałam próby. To był naprawdę ciężki okres w moim życiu. My to przegadaliśmy już dawno temu, jakby to jest już naprawdę dawno temu zakopane. Dzisiaj nie wiem, kto rozesłał te zdjęcia, ale się pewnie nie wiem. Ja sama byłam głupia w ogóle, że wysłałam te zdjęcia, też nie ma tego, więc... Do wątku Boxdela i jego odpowiedzi jeszcze wrócimy, ale na razie zostańmy jeszcze przy Stewarcie. Stu był współzałożycielem agencji Spotlight, która stworzyła Team X. Team X był określany jako family friendly content i był często porównywany do ekipy. Agencja znała swoją grupę docelową, co widzimy na ich stronie, bo znajdziemy tam produkty takie jak zeszyty do szkoły, opaski, gumki do włosów, kredki, piórniki, kosmetyki, mgiełki, pomadki czy koszulki z edycji Patrycji Bałczanow. Wow, mega. Organizowali oni też wydarzenia, koncerty czy obozy Teamu X, które cieszyły się ogromną popularnością wśród dzieci. Te dzieci na tych obozach nawet potrafiły ukręcić im dramę na TikToku, bo płakały, że inne dzieci były faworyzowane. Nie story, bo my nie zaprosiłem osoby, że wyszedł do pokoju i teraz każdy płacze. I pokazuję wam to wszystko, żebyście mieli świadomość, do kogo był kierowany ten content. Wiem, że ten film obejrzy sporo rodziców i chcę, żeby mieli świadomość, co ich dzieci oglądają w internecie. Bo po wybuchu tej całej afery postanowiłem rzucić okiem jeszcze raz na treści, jakie wypuszczał Team X. Mamy tam wyzwania typu Kiss, Mary, Kill, które szybko zmieniły się w
fuck, marry, kill i z kim dziewczyny by chciały cimci rimci, kto z kim chce się przespać, kto ma najlepszą dupę. Gry typu źle odpowiesz, równa się, rozbierasz się, Tinder w prawdziwym życiu, czy szczucie tych dzieci półnagimi zdjęciami na miniaturkach. Dobrze się zaczyna jak na content dla 10-latków, co nie? Ale to początek, bo mamy też teledyski z tekstami takimi jak: jestem Natsu, jestem bad bitch. Nie mam czasu na to, żeby gadać z tobą bez potrzeby, a twój chłopak patrzy, kiedy ja wychodzę z toalety, na sobie mam tylko skiety na... Ty miksowilki, znów widzę szpilki, za czarem oglądają nawet milfy się. Wróciłem z siłki, ty masz urodzinki i wiesz, co będziemy robić cały dzień. Mamy byłego chłopaka Natsu, który w swojej piosence nawija o skończeniu wstąpienie swojej matki. Skończę, gdzie zacząłem, czyli w matki stomie. Mamy Paulinę Hornik, która śpiewa do dzieci o waleniu szorów i wije się na klipach w erotycznej bieliźnie. Mamy Sebę, który nawet nie wiem do końca, z której edycji tymu X pochodzi, ale wiem, że śpiewa: działam na nią jak otwieracz, nie będziesz moją Bibi, mogę ci najwyżej je. Patrycję Moczanow, która pewnie musiała nagrywać tego TikToka kilka razy, bo jej wypadł ze stanika. Czy Monikę Kociołek, która stosownie polewa się alkoholem. Ale wiecie, cytując Stewarta: świat jest jaki jest, wina mediów, że naciskają na s*** w piosenkach, pozwij też piosenkarzy, że promują s***, pozwij Musical.ly, pozwij Google, wyśmieją cię ludzie. W końcu nawet kurwa współzałożycielka i udziałowiec tej agencji, czyli Weronika Bielik, która prowadzi coś na wzór on***a, gdzie normalnie ma widoczne s***ki, rozpięte spodnie czy bieliznę, która wygląda, jakby miała przeźroczystość ustawioną na 40%. Ale content Fagaty to szczerze zwalił mnie z nóg, bo odpaliłem jeden jej filmik przed 2 lat, a przypomnę, że to było rok przed jej kontrowersyjną współpracą z płatkami teamu X dla dzieci, a w tym Q&A znajdziecie pytania takie jak: to ostatni raz uprawiałaś miłość? Czy uważasz, że stóp to normalna sprawa? Czy uważasz, że uprawianie seksu bez związku jest dobre? Czy uprawiałaś kiedyś seks bez zabezpieczenia? Jakim najmłodszym facetem uprawiałeś? Po co chcesz mieć takie duże p***ci? Czy zrobisz na sesję? Udawałaś kiedyś, że ci dobrze podczas stosunku? Czy kolczyki w polą? I zapewniam, że takich odcinków znajdziecie u niej całą masę. Już nawet nie poruszam jej hitów takich jak OnlyFans. A linia kosmetyków Fagaty, czyli Princess by Fagata, czy inne edycje, są w dalszym ciągu promowane obok takich gwiazd teamu X jak Natsu, Julia Żugaj czy Vicky Gabor, których widownia to głównie młode dziewczynki. Bo jeśli spojrzycie na Instagramy uczestniczek teamu X, to czekają was zdjęcia, które są tak s***ane, że na pewno zostawiają tam masę komentarzy typu: ciekawe, czy lubisz podpić coś innego. Tak, ty wiesz, co mam na myśli, niegrzeczna dziewczynko. Piękna d***cia, albym ci tam pod siedzenie wibrowło... Ja... ale byś je... idealne do f***u. Dzięki. Ale bym... Jeśli myślicie, że nic więcej was nie zaskoczy, to wyobraźcie sobie, że Spotlight Agency do randkowego odcinka teamu X zatrudniło panią, która występuje w filmach dla dorosłych. I nie, to nie było Ghost, tylko Team X2. No powiedz mi o tym sporcie trochę więcej. Jeśli weźmiemy pod uwagę tą grupę docelową, to naprawdę gratuluję markom, które podjęły współpracę z tą agencją i zdecydowały się na promowanie produktów dla dzieci jak soczki, musy, chipsy i tak dalej. Dlaczego tak się działo? Dlaczego nikt nigdy tego wcześniej nie widział? Może dlatego, że kiedy 2 lata temu skrytykowałem Natsu, kiedy okazało się, że gwiazda teamu X dla dzieci była kamerką workerką. W internecie pojawiły się nagrania oraz screenshoty sugerujące, że Natsu w przeszłości operowała na stronach dla dorosłych. Mamy na to potwierdzenie w postaci zbieżności z jej profilu oraz cech charakterystycznych, a dzisiejszy film jest zdecydowanie najmocniejszym materiałem w tym roku i prawdopodobnie początkiem końca teamu X. Zostałem za to skrytykowany, a cała ta sytuacja była na tyle normalizowana, że Natsu mimo takiego kontentu i mimo takiej afery, będąc twórcą dla tak młodych widzów... nie została nawet odsunięta od projektu, a wręcz przeciwnie. Jej kariera nabrała tempa i dostała swój własny projekt. Może dlatego, że kiedy miałem odwagę wyciągnąć sprawę Leksia, który jako gwiazda teamu X wysyłał s***a do dziewczyny bez weryfikacji jej wieku i szukałem więcej ewentualnych pokrzywdzonych osób, to w mgnieniu oka cały internet skupił się na tym, że dziewczyna z mojego filmiku okłamała mnie z wiekiem o 3 miesiące. Więc nie miała 14 lat, tylko 15 i 2 miesiące. Więc zaczęto mnie kancelować i miesiącami przyklejano mi łatkę researchu. Ale z perspektywy czasu uważam, że ta bomba atomowa, która spadła na internet, mogłaby wybuchnąć znacznie wcześniej. Gdyby wtedy ludzie zaczęli kopać i dostrzegać te wszystkie niemoralne zachowania, a nie szukali usprawiedliwienia dla takich rzeczy, i teraz rozumiem, że wielu influencerom było na rękę kancelowanie mnie wtedy, bo sami za uszami mieli znacznie większe rzeczy, i do dziś nie uważam, że to było ok. Nie zgodzę się z Sylwestrem, że pisanie do dziewczyny, która ma ledwo co skończone 15 lat, jest ok. Kiedy jesteś popularnym youtuberem, sprowadzasz rozmowy do końca, kiedy jesteś znacznie starszy, masz pozycję i autorytet gwiazdy w internecie, nie jest ok, tylko dlatego, że prawnie nic ci nie będzie grozić. Jakiekolwiek wykorzystywanie swojego autorytetu i popularności dla niemoralnych rzeczy jest po prostu
dzieciństwem. Poza tym pojawiają się nowe głosy z wykorzystaniem tabletek od swojego idola, a wtedy wiek już kompletnie nie gra roli. Ale może też dlatego tego nie widzieliśmy, bo przez kilka lat rozwoju dymów i promowania gwiazdeczek z OnlyFansów. Ja jestem fanką dymów i patologii. Czy też ludzi powiązanych z szemranymi środowiskami. Przyzwyczailiśmy się na tyle do tej patologii, że pato streamerzy muszą kogoś gazować na live dla kontentu, albo podtapiać się dla wyświetleń i atencji, żeby wzbudzić jakieś powszechne oburzenie. Temat kontentu dla najmłodszych, czy brak reakcji samej platformy YouTube na patologiczne streamy, filmiki, czy chociażby sprawnego oznaczania filmów 18+, z kontrowersyjnym kontentem. Jest to bardzo ważny aspekt, o którym w szczególności rodzice powinni wiedzieć. Bo to już nie są czasy, gdzie na polskim YouTubie mamy dziki zachód. I od kilku dobrych lat influencer marketing to poważny biznes, który przyciąga dziesiątki milionów złotych budżetów reklamodawców. Co widać doskonale po sprawozdaniach finansowych Spotlightu. I te miliony zamiast trafić do rzeczywiście wartościowych twórców, którzy na przykład cokolwiek wnoszą sobie, trafiały na przykład do Moniki, dzieło sztuki, które chcesz polizać kociołek, Agaty czy Marcina, speedrunuje kansel z internetu Dubiela. I te właśnie miliony pozwalały latami finansować jeden z najbardziej obrzydliwych procederów, o których w życiu słyszałem, który jest po prostu szkodliwy społecznie i sieje spustoszenie w głowach młodych i dzieci, które są bardzo podatne na takie wzorce z internetu, bo naprawdę widzą autorytety w tych ludziach i myślą, że tak właśnie wygląda prawdziwe życie czy sukces. A sukces, który widzą na ekranach telefonów, jest znacznie mroczniejszy, niż im się wydaje. Jeżeli jesteśmy w temacie seksualizacji i niemoralnych zachowań twórców, to DJ Palasite też ma swoje za uszami. W przeciwieństwie do poprzednich przypadków, nawet się nie krył, że dostaje zdjęcia piersi od nieletnich dziewczyn, a wręcz doprowadzał do sytuacji, w której dostawał takich zdjęć więcej. Jeśli nie znacie Palasite'a, to jest on znany w internecie głównie ze zjeżdżania windą do piekła. Od jakiegoś czasu w Azji istnieje legenda mówiąca o tym, jak dostać się do bram piekła za pomocą windy. Chłop kiedyś podczas live'a dosłownie puścił smutną muzyczkę i opublikował filmik widza, na którym mówi, że ma myśli s***cze. Może zrobię tak, smutna muzyka najpierw zrobimy sobie, żeby wejść troszkę w klimat. I nie poszedł z tym na policję, tylko robił sobie kontencik na streamie, kapitalizując tym samym ludzką tragedię i czyjeś ryzyko śmierci. Jeszcze kurwa, mówiąc na streamie, że on to nie ma czasu zgłosić tego na policję. Niestety na obecną chwilę jest ciężko z tym, żebym ja poszedł na policję i spędził tam 3 godziny. Po prostu nie mam tyle czasu. A jakieś 4 godziny na streamowanie to oczywiście znalazł. Normalnie w momencie, kiedy ten koleś się żegnał ze mną, tak na wideo, tak jak widzieliście przed chwilą, ja się popłakałem. Naprawdę miałem łzy w oczach i się popłakałem, bo to było naprawdę wzruszające. Monetyzował i zyskiwał zasięgi na clickbaicie dotyczącym rzekomego s***a streamerki, która jak się okazało wcale się nie zabiła. Znana streamerka popełniła s***a podczas transmisji na żywo. Zobacz to! Kojarzycie tę streamerkę? Oglądaliście jej live'y? Przypominam, że mój live z awerkami dziś o 20 na YouTube. A, zapomniałem chyba wspomnieć, że... Jak będzie tutaj 40 tysięcy lajków, to będę naprawdę zadowolony. A potem Paukerson mocą strasznego Momo wskrzesił nieżywą streamerkę i przyprowadził z nią wywiad. Polakie? No... Naверно, ruskie все-таки. Ale to wszystko że już wiedzieliśmy i za większość rzeczy było on już w internecie mniej lub bardziej rozliczane. Dlatego wiele osób nie traktuje go poważnie i jakikolwiek jego angaż u innego twórcy jest potępiany w komentarzach. Przy okazji afery stewardowej ludzie odkopali interesującą serię Palasite'a z lat 2015 do 2018, czyli snapy od widzów. Uwaga! Odcinek może wywoływać uśmiech i dzikie napady śmiechu. Witajcie moi kochani! Pisałem na fanpage'u, żebyście wysyłali do mnie snapy. Ja nie wiem, co tutaj się kryje, zupełnie, serio. Na serio! Po snapach, gdzie widać twarz, możemy jasno zauważyć, że spora część wysyłających to były dzieci. Już bez żadnych złośliwości, to patrząc na jego zachowanie... Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to zostawcie chociaż te 7-8 tysięcy łapek w górę. Komentarze pod filmami i snapy, które do niego wysyłano, uważam, że przytłaczającą częścią jego targetu były właśnie dzieci. I nie byłoby z tym problemu, gdyby na przykład gość na odcinkach nie jadł w sugestywny sposób banana, czy nie mówił zboczonych rzeczy. No tak, jak ostatnio możecie z 10 tysięcy walnąć, a co? To się będę cieszył nawet. Nie będę ukrywał. Nawet sobie, nie wiem, zwalę w tej rękawiczce. Tak sobie wezmę tą rękawiczkę i będę trzepał. A największy problem polega na tym, że po parę odcinkach Palasite zaczął regularnie otrzymywać zdjęcia dziewczyn w bieliźnie, z jego nickiem na dekolcie. Co się właśnie stało? I zamiast, nie wiem, kurwa, nie wrzucać takich rzeczy do filmu i je zablokować, albo odpisać im haram, atencjonował się nimi na odcinkach i wymyślać: Ola Boga, Heniu, wszyscy święci, o matko i ja pier... Myślę, żebym klepał, normalnie klepałbym, a co? Nie wiem ile...
Wiem, za chwilę powiecie, ale ona może mieć poniżej 18 lat. No ale to, że klepałbym, to i tak jej wyślę. Clickbaitował swoich widzów na półnagie zdjęcia widzek i co najgorsze, nie weryfikował wieku dziewczyn, które wysyłały mu snapę, które pokazywał setkom tysięcy osób, zarabiając na tym dziesiątki tysięcy złotych i angażując kolejne dzieci do wysyłania mu snapów. Docencie moją pracę, bo to jednak jest tutaj, prawda, posiedzenie, 4 godzinki montażu, pół godzinki nagrywania, to wszystko przerzucanie tego. Palasite promował nawet te swoje dzieła kinematografii tytułami takimi jak Fanka rozbiera się na snapie, Pani Mikołaj wysyła mi nudesa, Ale tyłek, Miss mokrego podkoszulka, Jak nie robić loda, Melduje rozgrającą się dziewczynę. Jeszcze ten web otwarcie się przyznawał, że publikowanie ników jego widzek na Snapchacie powoduje, że jego widzowie wysyłają im genitalia. Pozdro Ziżej, siemanko, pozdro również i ja wiem, że Izabla będzie teraz miała milion osób, które ją dodadzą. I taki drobny apel do panów, proszę, nie wysyłajcie jej k***ców, bo wiem, że to robicie. Ale nie widzi w tym absolutnie niczego złego. Warto dodać, że Pau Kelson prowadził tę serię przez 3 lata, od czasu jej zakończenia minęło jeszcze 5 lat i przez ten cały czas, nawet przez sekundę nie przeszła mu myśl, że to co robił jest nie tylko niemoralne, ale i kurwa głupie. Pau Kelson nie potrafił też ukryć swojej dzikiej fascynacji boxdelem i podpiął się pod modę ciekawostek. Między innymi mieliśmy tam 10 ciekawostek o cyckach, 10 najdziwniejszych zwyczajów i mój ulubiony top 10 najseksowniejszych typów dziewczyn. 10. Dziecko. 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 Niektórzy mężczyźni lubią dziewczyny bardziej infantylne od innych. Podoba im się ta dziecięca wesołość i figlarność. Część osób dostrzega wśród takich dziewczyn kogoś, z kim może spędzić całe życie i czuć się przy nich młodo. Palasite nawet nieregularnie, ale rutynowo rzucał zdjęcia dekoltów, nóg, brzuchów, majtek i tyłków swoich fanek na swojego fanpage'a na Facebooku dla paruset czy paru tysięcy lajków. biznes.zizej@gmail.com. Wszelkiego rodzaju fanarty są od was mile widziane. Nawet nie wiem, co jest tym wszystkim najgorsze. To, że on to obejrzał i wrzucił do internetu, to, że na tym zarabiał, to, że seksualizował swoją młodą widownię, czy w końcu to, że on tego nadal kurwa nie usunął. Do momentu nagrywania tego filmu on nie usunął żadnego z ponad 20 materiałów, gdzie szczuje swoich widzów cycem nastolatek. Więc najwyraźniej nie dość, że kiedyś tak robił, to nadal się z tym identyfikuje. Nadal ma też włączone pod tymi filmami zarabianie. To, co robił Palasite, jest szkodliwe, obrzydliwe, infantylne, interesowne i bezwstydne. Ze wszystkich filmów, gdzie Palasite wchodził do różnych, normalnie niedostępnych miejsc, tylko jeden bym w sumie powtórzył. Film, gdzie wchodzi do szpitala psychiatrycznego, tylko tym razem fajnie, jakby on nie był opuszczony. Wyciąganie i softów od widzek bez weryfikacji wieku i ze świadomością swojej publiki było obrzydliwe, ale nie otrzymałem żadnych materiałów i dowodów wskazujących na jakiekolwiek prywatne kontakty z małoletnimi widzkami, tak jak na przykład w przypadku Stu. I chcę to zaznaczyć, żeby nie wrzucać go do tego samego worka. A wracając do tematu Boxdela. W kwestii Michała i tekstów, że nie jest złym człowiekiem, był młodym, nierozgarniętym gościem z kompleksami i dostaje mu się za mocno, patrząc na wagę jego czynów, to tak, uważam, że trzeba odciąć go grubą kreską od Stewarta. Nie mam dowodów, że umawiał się z małolatami, czy regularnie szukał z nimi kontaktu, by pisać zwierolskie wiadomości. Natomiast do ciebie, Boxdel, ludzie głównie mają problem o to, że przez tyle lat o tym wszystkim wiedziałeś, nic nie mówiłeś, bo zwyczajnie ci się to nie opłacało. Nawet te dziewczyny i dowody, które pokazałeś w Ardendę z domówki u Stu z udziałem Różwila i kamerzysty, gdzie co najmniej rozpijano nieletnich, chociaż ta historia o urwanym filmie jeszcze bardziej mnie przeraziła, też o tym wiedziałeś i tuszowałeś to od lat. I naprawdę fajnie, że przyprowadziłeś mu te dziewczyny i ludzie o tym się dowiedzieli, ale zrobiłeś to, by ratować palące się dupsko. Uważam, że Boxdela dopadła karma za tych wszystkich Rafatusów, Górali, Danielów, Magikalów, podpinania się pod aktualnie trendujące osoby, po to, żeby je zostawić, jak to już się nie będzie opłacało. Podramie mnie olał, ale olał mnie po tym, jak wróciłem i miałem mniejsze zasięgi, no to takie nawet może trochę jeszcze bardziej zabolało. Bo dosłownie sam otoczył się takimi ludźmi jak on. Nie przyjaźniami, tylko koneksjami i ludźmi, którzy byli tylko na dobre. Jak mu się powinęła noga, to nawet nie wysłuchali jego wersji wydarzeń i po sekundzie kopnęli go w dupę bez wahania. Konopski. Jakie to ma znaczenie, czy dziewczyna ma 12, 13, 14, 15, 16 czy 17 lat? W obliczu tych wszystkich obrzydliwych rzeczy, które Lekciu wysyłał do kobiet. No ma. Odróżnia to obrzydliwego pedo od obrzydliwego zboczeńca. Nie pedo. To ważne akurat. Trochę źle ten tweet się zestarzał. Jak chodzi o konwersację z Olą, to była tam masa zboczonych tekstów. Jak Ola miała 13 lat, a Boxdel 17, to byli w bliższej relacji przez internet. I screeny, które pokazała na odcinku Wątora, to były z konwersacji z Boxdelem. Jak miała około 15 lat, a Boxdel 19, to prosił ją o zdjęcia brzusia. Od ostatnich 2 lat Ola regularnie prosi się o wejściówki na konferencję oraz Gale Fame. Na jednej z konferencji nawet wystąpiła przed mikrofonem. Ten z afery budowlanej? Nie!
Tak. Nie będę wchodził w szczegóły tej konwersacji, ale załączam ją też w materiale dowodowym dla prokuratury. Nie można zapominać, że pomiędzy nimi są 4 lata różnicy i nie jest to jakaś kolosalna przepaść wiekowa. Zdecydowanie większa różnica była między Boxdelem a dziewczyną z odcinka Wardęgi. Dziewczyna jest rocznika 2001 i na konwersacjach, które pokazał wam Druid, miała tam 14 lat, a Boxdel 20. Rzeczywiście chłopak był zakompleksiony i na przykład takimi kłamstwami dotyczącymi wzrostu próbował się jakoś dowartościować. Nie jest to na pewno usprawiedliwieniem na te wiadomości o wkładaniu k***a w cyki i ruch na Teneryfie. Wardęga nie dotarł też do starszej konwersacji z tą dziewczyną, jak pisali w 2014 roku. Dziewczyna miała wtedy 13 lat, a Boxdel 19. Ponownie wraca nam wątek kompleksów. Boxdel pyta, masz kompleksy? Nie, kiedyś miałam. Ja się cieszę, że jestem wysoki. Mam 190 cm tak na oko, mam siłę, wzrost, potrafię... Dziewczyny piszą, nie ma źle. Mogę cię obronić przed 3 typami. Mam mistrza Śląska w MMA. Może ktoś sprawdzić te informacje z tym mistrzem Śląska w MMA, bo obawiam się, że nie ma tego mistrza. Dalej zaczyna się grubo, bo wracamy do zwyrowskich tekstów. Mam sporego... Mam dużego, 19-20 cm. Ta dziewczyna i Ola to jedyne przypadki, do których udało mi się dotrzeć w sprawie Boxdela. W kwestii Boxdela widzieliście na odcinku Wardęgi mocne wiadomości o cyckach i ruch wysłane do 14-latki. Ja dostałem jeszcze starsze wiadomości z tą samą dziewczyną, gdzie m.in. było opisywane, jakby wyglądał ich... Tak, Michał pisał o byciu wysokim mistrzem MMA Śląska z dużym przerodzeniem. Natomiast dziewczyna wycofała się z publikacji tych wiadomości. Napisała mi nawet, że mogła w tamtym okresie okłamywać Michała ze swoim wiekiem. Zadzwoniłem do Boxdela i ponoć ma na to dowody. Ta dziewczyna Jola to jedyne przypadki, do których udało mi się dotrzeć, jak chodzi o Boxdela. W kwestii Stewarta mówimy o nachalnym naciskaniu na kontakt, specyficznie z młodymi dziewczynkami przez wiele lat. Dlatego według mnie ich czyny nie są na tym samym poziomie. Boxdel nigdy też nie doprowadził do spotkania w realnym życiu. Stew robił to kilkukrotnie. I nie chcę Michała usprawiedliwiać, on sam mówił, że jego wiadomości były obrzydliwe i spermiarskie, ale zupełnie szczerze uważam, że Boxdel dostał niewspółmierny hejt na tej aferze, bo sam nie wierzę w to, że jest jakimś i jeśli to, o czym mówię, jest prawdą, że jego wiadomości wynikały z niedojrzałości i chęci zaimponowania jakimś wyimaginowanym wizerunkiem 190-centymetrowego mistrza MMA Śląska z 20-centymetrowym penisem, to jednak nic nie tłumaczy faktu, że były to wiadomości do nieletnich, które odcisnęły jakieś piętno na ich psychice i nic nie tłumaczy brania udziału w tej zmowie milczenia z innymi youtuberami. Wewnętrznie jestem rozbity i naprawdę nie chcę być sędzią w jego sprawie. Jeśli dowiem się o czymś nowym w kwestii Boxdela i okaże się, że to nie były jego... jedyne przypadki w zakompleksionych młodych lat, to wszystkim was poinformuję. Stew jest bez cienia wątpliwości najważniejszym aspektem tej afery, a z przykrością oznajmiam, że to zaledwie wierzchołek góry lodowej, która sięga z samych początków polskiego YouTube'a. Cofnijmy się jeszcze wcześniej niż najstarsze screeny z udziałem Stewarta, bo do 2013 roku. W tamtym czasie polski YouTube był bardziej piaskownicą niż poważnym biznesem, a najważniejszymi postaciami tej piaskownicy myślę, że śmiało mogę nazwać członków samozwańczeń mafii polskiego YouTube'a, czyli m.in. Werteza, Negatywa, Isamu czy Gimpera. I mogę niektórym z was zniszczyć dzieciństwo, ale pierwsza osoba z tej czwórki, czyli Wertez, który w tamtych czasach miał jeden z najwyższych wyświetleń spośród minecraftowych youtuberów, prowadził jeden z największych serwerów minecraftowych w Polsce i przez lata miał reputację sztywnego gita. Na odcinku Boxdela Olciak wyciągnęła kartę na stół i pokazała kwity na Werteza. Odnośnie tego drugiego najbardziej brzydliwego twórcy, chciałbym cię zapytać, kto to był po prostu. To był Wertez. Kiedy ten pisał do niej w 2013 roku, gdy ta miała zaledwie 13 lat. Olciak, kiedy miała 13 lat, pisała mu rzeczy pokroju tego, że chce stracić z nim dziewictwo, a chłop zamiast ją na przykład... nie wiem, zablokować, dalej angażował się z nią w konwersację. Wertez usprawiedliwiał wiek dziewczyny tym, że rocznikowo przecież ma 14 lat, co nadal pani Wertez jest nie tylko obrzydliwa, jak ma się 21 lat, ale... nielegalne. Jasno wyrażał chęć przespania się z nią, pisał jej, że ma go nauczyć rozpinać stanik, pisał, że może ogrzać jej piersi jak zmarzną. Ja tylko przypomnę, że ona chwilę wcześniej pisała, jakie ma zadania domowe z matematyki, a chłop chciał ją uczyć WDZR-u. Pisał też w bardzo dziwny sposób, na przykład tuli i całuje, co jest na poziomie emocjonalnego 13-latka. Prawdopodobnie, żeby dopasować się do swojej wybranki. Zresztą posłuchajcie, co na ten temat ma do powiedzenia pani psycholog. Sprawcy przemocy również, żeby nawiązać kontakt z tą ofiarą, często muszą się po prostu do niej dostosować, też mentalnie, muszą jej się przypodobać, żeby po prostu zyskać jej zaufanie. Podłoże chociażby infantylnego stylu pisania wiąże się z tym, że sprawca chce zyskać zaufanie swojej ofiary, więc posługuje się takim samym językiem, jak i ona. To jest taka manipulacja i taka pułapka, którą te ofiary bardzo często łapią, niestety, bo to wzbudza zaufanie, tak? Są to bardzo takie
łatwe sztuczki manipulacyjne. W dalszych częściach konwersacji prosił też ją na przykład o zdjęcia, zrobić ci focie mojego brzusia. No, ale jakbyś komuś dał, to bym cię zjadła. Nie dam. Jutro ci wyślę, bo na Facebooku się nie da. Da się, ale na fonie chyba nie. Ja dodawałem. W rozmowie masz przycisk zdjęcia i dodajesz. Wiesz, że jestem gimbusem i się nie znam. Swoją drogą, Vertes też chciał, uwaga, pozwać 13-latkę, a nie, przepraszam, rocznikowo 14-latkę, za to, że zaczęła robić mu dym o ich relacje w komentarzach pod jej filmem. Zabraniam rozsyłania naszych korespondencji w ręce trzecich osób. Za wszystko, co znajdę w necie z naszych rozmów, będę wiedział, kogo zgłosić i gdzie. Tajność korespondencji zawsze spoko. Nie jestem jakimś księdzem. Zachowuj się normalnie na YouTube i usuń swoje komentarze, a będzie spoko. Lekka panika pojawiła się u naszego pana prawnika. Trzeba przyznać, że Ola zajebiście go podsumowała. Serio chcesz mieć dramę z 14-latką? Kłóć się z kimś wartym siebie, a nie naskakujesz na gimbazę. Trochę to niepoważne, kiedy ja chcę to wyjaśnić, a ty nie chcesz. Kontakt z takimi osobami, podejmowanie z nimi jakichkolwiek czynności seksualnych jest w polskim prawie zabronione. Też są w stosunku do tego odpowiednie kary. Myślę sobie, że wszyscy o tym wiedzą i osoba, która podejmuje tego typu aktywności, liczy się z tym. Nie ma tutaj w ogóle odpowiedzi i tłumaczenia, że na przykład dziewczynka sama chciała, czy wyglądała jak osoba dorosła. To w ogóle jest nieakceptowalne i Niedopuszczalne. Ale jeśli myśleliście, że widzieliście już wszystko, to mam dla was nieprzyjemną wiadomość, bo nasza winda do piekła zjedzie jeszcze niżej. Ponieważ przy okazji całej afery kropkowej wyszły również nowe screeny na Wojtaza, czyli YouTube'owego kolegę Stewarta, z którym nagrał w życiu nie jeden film. Zaczynamy dzisiaj kolejny case opening, który jakiś czas temu zniknął z internetu w związku z wypłynięciem jego afery. Cała jego konwersacja z dziewczyną, którą nazwijmy Jagoda, zaczęła się w 2014 roku, czyli kiedy Wojciech miał 20 lat, a Jagoda zaledwie 14. Spójrzcie na przykład na tę konwersację, gdzie Jagoda żali się, że ma kaca, i dla Wojtaza najlepszym rozwiązaniem jest zaproponować jej dick pica, bo nic tak nie poprawia humoru jak dick pic od waszego idola. Jeszcze pisze do niej: chcesz, czy chłopak cię zabije? Gość też ją zachęcał do f***nia, a kiedy dziewczynka mu odpisała, że nie chce, on wyraził bardzo dobitnie swoją chęć wykonania tej czynności. Też robi zdjęcia, jak się kąpisz, czy tylko ze mną jest coś nie tak? Zaraz po tej wiadomości Wojciech się spytał, czy może jakieś swoje zdjęcie wysłać, ale tak się niecierpliwił, żeby zniszczyć tej dziewczynce psychikę, że nie dał nawet rady poczekać na odpowiedź. I w konwersacji pojawiło się zdjęcie, które, śmiejąc się przez łzy, nazwałbym myju myju. Dowody na Wojtaza to najbardziej graficzne rzeczy, które widziałem podczas tworzenia tego materiału. Oczywiście dla waszego dobra nie będę wam ich pokazywał, ale przedstawiają one, jak chłop smartfonem portretuje swoje myju myju. Gość też wielokrotnie nakłaniał tą małoletnią dziewczynkę do wysyłania podobnych zdjęć. I to wiele razy. Dobrze, że przynajmniej nie kompromitował się żadnym oświadczeniem i zniknął z internetu. Bardzo mnie ciekawi, czy na podstawie swojego doświadczenia jako psycholog byłaby pani w stanie wytłumaczyć, dlaczego ludzie, którzy zarabiali miesięcznie dziesiątki tysięcy złotych. Tutaj przyczyny tego zjawiska kontaktu z osobami poniżej 15 roku życia mogą być bardzo różne, tak? I wynikać też z różnych doświadczeń życiowych. Niemniej jednak tutaj taką, myślę sobie, że odpowiedzi na to pytanie może być naprawdę wiele, dlaczego osoby sławne, cieszące się zainteresowaniem dorosłych kobiet nawiązują relacje z dziećmi. Jest bardzo tutaj dużo tych odpowiedzi, przyczyn również. Jedną z takich hipotez może być to, że mają na przykład poczucie niskiej wartości, że boją się dorosłych, ukształtowanych kobiet, gdyż sami nie są dojrzałymi osobami pod względem... Jak jesteśmy w temacie minecraftowych zabawiaczy dzieci, to Stu na jednej z konwersacji z Cukanek zaczął sypać na innych twórców i wymieniać ich grzechy. Jednym z nich był Disowski. Nie pomylcie go z D-Streamem, bo po pierwszych instastorysach Wardęgi ludzie zaczęli już na niego najeżdżać. Stu napisał, że Disowski prosił Wicki o rozbierane fotki i dodatkowo je zapisywał. I na jego nieszczęście znalazł się jeden przykład, który poniekąd potwierdził jego wersję wydarzeń. A przynajmniej kwestię proszenia o rozbierane zdjęcia. Gimper podrzucił mi ten temat jako pierwszy, a Wardęga dosłał dokładniejsze materiały, więc dziękuję bardzo. Nie róbcie już kurwa fanfików ze mną i Wardęgo. Na potrzeby filmu nazwijmy tę dziewczynę Karolina. Podczas pisania z Disowskim na Snapchacie miała 13 lat, a rocznikowo 14. Zatem miało miejsce w 2015 roku, a Karolina urodziła się w 2001. Nazwa profilu, z którym pisała, zgadza się z publicznie promowanym snapem na Instagramie Disowskiego. Przemysław był wtedy praktycznie w moim wieku. Ja mam 21 lat, a on wtedy był około 3 miesiące przed 21 urodzinami. Na screenach mamy potwierdzenie, że pisał z 13-latką i screenował od niej zdjęcia. Czemu robisz screeny?
Zły nie jest, ale wolę cycki. Dużo cycków dostajesz, to powinno ci wystarczyć. Nie, fab time, wolę twoje. Dziewczynka później mu napisała: pierwszy raz youtuber prosi mnie o cycki. Na co Disowski odpisał: to do boju. Kolejny screen i dziewczynka pyta: co tam, gram w co, w te twoje? Ale ja nie mam, chcesz tiramisu, wolę zdjęcia. Nie oglądałem nigdy Disowskiego, ale jest to ogromny twórca z ponad 2-milionowym kanałem, ponad 10-letnim stażem na platformie i wiele osób teraz się na nim zawiodło, co widać w komentarzach pod jego ostatnim filmem. Disowski nawet wielokrotnie kolabował się ze Stewartem i wstawiał z nim wspólne zdjęcia na Instagram. Kontynuując czaty z Karoliną, czyli daj, przyjdź do mnie, to dostaniesz. Dobrze, że jednak do tego nie doszło. I tutaj dziewczynka próbuje poniekąd zmienić temat i zapytała się go, jakiej słucha muzyki. Prawdopodobnie czuła się niekomfortowo, że jej idol z YouTube'a wypisuje do niej takie rzeczy i prosi o cyki. On jej odpisał: a co do potrzebne? Jakiś bonus teraz? Pierwsza o tej sprawie poinformował Wardęga na Insta Stories i Disowski wstawił dość dziwne oświadczenie. Napisał tam, że jest w posiadaniu dowodów na swoją niewinność, ale ich nie wstawi do czasu wyjaśnienia sprawy u odpowiednich służb. Napisał też, że jutro wstawi pełne oświadczenie. Nagrywam to dzień potem, jest późna godzina, a oświadczenie się nie pojawiło. Napisałem w tej sprawie do Disowskiego i powiedział, że po moim odcinku wstawi to pełne oświadczenie. Dodał też, że ze Stewartem nie miał żadnych pozytywnych relacji. I to jest ciekawe, bo tak jakby sporo mają wspólnych fotek na Instagramie. Nie oznacza to, że nie wiadomo, jak się kochali, ale po takiej ilości wspólnych zdjęć i filmików nie można napisać, że nie mieli pozytywnych relacji. Na koniec napisał, że nie jest w posiadaniu żadnych nielegalnych materiałów. Disowski ogólnie chyba spodziewał się, jaki los go czeka, ponieważ dzień po pierwszym odcinku Wardęgi postanowił nagle po 8 latach przeprosić tę dziewczynkę. Wysłał jej snapa z czarnym ekranem i napisem przepraszam, na co ta mu odpisała: szkoda, że przepraszam nie jest szczere, tylko napisane pod wpływem strachu przez sytuację, która dzieje się w internecie. Disowski jej odpisał: jest szczere, tylko nie miałem dostępu do tej platformy. Chciałem skontaktować się już 2 lata temu, ale nie miałem możliwości. Faktycznie sytuacja skłoniła mnie do odzyskania dostępu do snapa. No brakuje tylko informacji, że pies mu zjadł kartkę z hasłami. Tragedia, nie mógł przez 8 lat odzyskać dostępu do snapa, ale nagle jak zaczęło mu się palić dupa, to odzyskał. Jest to o tyle oburzający przykład, że widać po tych wiadomościach dziewczynki, że czuła się bardzo niekomfortowo, z tym, że jej dorosły idol z YouTube'a naciska i wywiera presję, żeby wysłała mu rozbrane zdjęcia. Moim zdaniem prawie każdy z dinozaurów z tamtych lat coś słyszał, coś wiedział, czy coś widział. Nitrozyniak niejednokrotnie żartował sobie ze Stew i 14 z innymi youtuberami. Też zależy, bo tam masz tą 12 na dole, to tą 12 upierdziel te 55. A 12 to do Stew, a nie 14, sorry. A mogę się w nim zakochać, czy nie? Zależy o której godzinie. Nie, bo ma 14 lat. No to nie, ujej. Ojej. Bo to jest była Stewarta, nie? Dziwi się trochę, że przez tyle lat nikt tego nie poruszył. Jak tylko otrzymałem pierwsze sygnały i kropki rzeczywiście zaczęły się zbyt dobrze łączyć, to do was zaapelowałem o kontakt do potencjalnych ofiar. 2-3 tygodnie później i macie gotowy materiał. Jak chodzi o ludzi ze środowiska Stew, a szczególnie Dubiela, Lexi czy Fagaty, to brak mi słów. Ciekawe informacje i nowe głosówki na temat Fagaty pokazał o siebie ostatnio Druid. Myślisz, że jak się to zgłosi, nie wiem, na policję, to oni zareagują? Czy to już nie jest, nie wiem, za późno? Czy ci ludzie, w sensie te laski by się nie musiały przyznać i w ogóle, czy... No nie wiem, co zrobić. Jak gdybym nie miała tego jebanego NDA, to on był kończony. Od wczoraj to mi się chce żygać cały czas. Naprawdę mi się chce żygać, bo mi jest tak wstyd, że to był mój chłopak, że ja pierdolę, serio, mi się chce żygać cały czas. Ja tak słyszałam tego NDA, jak on się zabezpieczył. Ja myślałam, że on się zabezpieczy, że wiesz, że jak mnie by zdradził, albo ja bym go zdradziła, czy coś. On się, kurwa, zabezpieczył przed tym, że on odpierdalał takie rzeczy w przeszłości. Lexi była nawet wspominana w jednej z głosówek Fagaty do sukanek, kiedy powiedziała jej, że nie gniewa się na Lexi. Domyślę o to, że jej powiedziała o Stewarcie, bo sama chciała o tym powiedzieć. Znaczy się, nie gniewam się na Lexi, bo ja sama chciałam ci to powiedzieć i teraz uważam, że sytuacja, o której trzeba mówić. Dodatkowo ucieszała Dubiela na Cage'u, kiedy padał temat Stewarta i sukanek. Przepraszam, tam mogę pomóc z publiczności, czy powinienem mówić? Nie, no to powiedzcie, bo to jest, wiecie, taki, no... Czy powinienem nie mówić? Co? Nie. Ale widzisz, czemu Lexi jej broni? Średnio kupuję tutaj wszystkie poważne statementy i instastorysy. Chcę podkreślić, że samosądy internetowe są nie tylko nieodpowiedzialne, ale też destrukcyjne. Jeśli piszecie groźby, wyzywając osoby czy ich rodziny, nie zmienicie sytuacji na lepsze. A wręcz przeciwnie. Toksyczne reakcje tylko zaciemniają prawdę i komplikują dochodzenie. Zamiast przyczyniać się do rozwiązania problemu, nasycacie spiralę nienawiści. Nie piszcie mi takich okropnych rzeczy. Zostawcie z tego mnie i moich rodziców. Nie zapominajcie też, że w tym przypadku to organy prawne mają ostatnie
sława. Najważniejsze jest to, aby każda osoba, która czuje się skrzywdzona, znalazła sobie odwagę, by zgłosić się do właściwych instytucji. Chciałbym podziękować przede wszystkim moim widzom, którzy od lat wspierali mnie w moich działaniach. To dzięki waszej pomocy i zainteresowaniu mamy realny wpływ i udało nam się w przeszłości na przykład wpłynąć na poprawę pracy UOKiK-u i zakończenia ery skamów w branży, czy nagłośnieniu pato streamerów, którzy realnie zagrażali losowym ludziom na ulicy. Wasza rola w tym wszystkim jest nieoceniona, bo angażujecie się w wiele spraw, także jeszcze raz dzięki. Obrzydliwe jest też upolitycznianie tej sprawy, bo za tydzień mamy wybory i każdy polityk, czy to partii rządzącej, czy opozycji, próbuje sobie na tej sprawie ugrać głosy. Mimo wszystko, dobrze, że dzięki całej presji medialnej prokuratura wzięła się za tą sprawę na poważnie i los całkiem nieźle zadecydował, żeby ten temat wypłynął akurat teraz. Nadszedł czas, byśmy z Czarkiem montażystą zrobili sobie kilkudniową przerwę od internetu. To były dla nas strasznie obciążające i wyczerpujące tygodnie, bo tak naprawdę plotkę ze studiu poznaliśmy równo z całym internetem. I do tej sekundy cały czas pracowaliśmy bez godziny przerwy. Ale obiecuję, że wrócę. Jak zawsze, jak pojawią się nowe informacje, to będę was o tym informował, więc bądźcie na czasie. Cześć!